Dzisiaj zapoznam Was z wykrywaczem Golden Mask 3 Plus Powerbox. Jest to jeden z najgłębszych wykrywaczy na rynku, a na pewno w swoim przedziale cenowym nie ma sobie równych, jeśli chodzi właśnie o zasięg. Na dole mamy zmianę częstotliwości. Przydaje nam się to, jeśli pracują z nami jakieś inne wykrywacze, jeśli są jakieś zakłócenia z telefonu, z jakiejś linii wysokiego napięcia i tak dalej. Tutaj jest przełącznik. Teraz wykrywacz jest w normalnym trybie, a pchając dźwignię do przodu, przełączamy go w tryb power, który właśnie zwiększa nam zasięg o jakieś 30%, ale tym samym też konsumuje dwa razy więcej energii. Ważna rzecz, jeżeli za każdym razem, kiedy zmieniamy tryb, musimy ponownie stroić wykrywacz do gruntu. Co mamy na panelu? Threshold odpowiada nam za czułość, tym samym za zasięg wykrywacza. Tutaj zmieniamy sobie tryby auto, czyli automatyczne strojenie do gruntu. Polecam to na początek, jednak po pewnym czasie trzeba będzie zaznajomić się z trybem manualnym, ponieważ wykrywacz jest o wiele, wiele głębszy w tym trybie. Tutaj jest dyskryminacja auto pełna, norm i wyłączona. Tutaj jest dyskryminacja VCO. Jeśli jest włączona, to rozróżnia nam metale kolorowe od stali. Czułość nie działa nam w trybie auto, jedynie w manualnym. Tutaj ustalamy sobie poziomy dyskryminacji żelaza, a tym uruchamiamy wykrywacz, a zarazem regulujemy natężenie dźwięku.